Teraz wszystkim z Cesanometrów, witam was bardzo serdecznie w 51. odcinku Borderlands 2. Kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy, przy tych lodach szkieletów. Lodowie szkieletów to też jakby moje nawiązanie do Dark Soulsa, bo tam był taki boss, lodowie szkieletów. To było w Dark Soulsie 2. Pamiętam, się głowiłem nad tym, czy to było w jedynce, czy to było w 2, a pamiętam teraz, że to było właśnie w 2. To chyba było albo w zagajniku myśliwych, albo w coś tam w innym miejscu. Już nie pamiętam dokładnie, jak się nazywała ta lokacja, ale to była taka lokacja trawiasta. Dobra, czyli tutaj będziemy teraz ich rozwalać. Defeat Ghost Kings i też od razu wam zaspoileruję, że dwa razy chyba zginąłem. Więc musiałem ich od nowa wtedy rozwalać. Czyli nie wszystkich, ale tam jakiś miał mało życia, na przykład koleś, to wtedy musiałem go na nowo rozwalać. Tutaj dopiero po czasie ogarnąłem, że muszę im wyciągnąć miecze. W końcu nie nagrywałem tej gry przez 3 miesiące, to było właśnie po przerwie. Te 5 odcinków nagrałem. Po 3 miesięcy przerwie, więc zapomniałem, co tam się działo. Spokojnie, wstrzymaj konie. Najpierw innych przeciwników musimy zabić, dopiero potem sorcerera. Mówi się poproszę, a nie kudy I want. Jakiś promień, co ja chcę zrobić. Tam ma rezystancję. Teraz tutaj zauważyłem, że te głowy od nich wychodzą, więc trzeba najpierw zrobić tego kolesia i potem głowę. Ja myślałem, że najpierw głowę się zabije, to wtedy ten stanie. A, o, kurde, już tutaj walił. No i teraz tutaj zrobiłem błąd, że nie wyjąłem tego miecza, bo tak to by się cały czas pojawiali. I jak ich rozwalę, to wtedy nie odwracam się, więc to też mi powinno podsunąć pomysł, że trzeba coś nimi dalej zrobić. No i to jest moja pierwsza śmierć. Everybody gangsta until the battle zginę. Nie wiem, czy w ogóle mogę tutaj przejść przez to pole siłowe. Znaczy, mogłem przejść sobie tutaj, ale nie wiem, czy mogę wyjść. No trochę to zajmie, co ta walka z tymi kolesiami. Niestety. Ale tutaj nie ogarnąłem, że gdzieś tego kolesia zabiję i trzeba w tą głowę bić. Też chyba nie myślałem, że ten, że się nie da go załatwić, a Deathtrap mi pokazał, że można mu dodać obrażenia. A wtedy wykorzystałem tą broń z prądem, bo zauważyłem, że Deathtrap mu dosyć dobre obrażenia robił. No jak widzimy, on ma rezystancję. A przynajmniej to mu robi jakieś obrażenia. No tak, to trochę długo mi to zajmie. Chyba potem będzie lepiej i się będę to szybciej robił. A już jest drugi zabity, czyli ta głowa padła.
ty może najpierw zabić tych królów, a nie kurde w sorcery. I to nawet zapomniałem o tym tym. Że trzeba wyciągnąć te miecze. Niestety to mała robi ta broń. No tutaj widzieliśmy, że wstał ten koleś, ten szkielet, ale chyba dalej nie zajarzyłem, że trzeba wyjąć te miecze. Ta bazooka ma bardzo duże obrażenia, ale kurczę, to chwila trzeba ją przeładowywać. Jest zniszczony. Chyba ta bazooka nie działa na głowę. Coś chciałem strzelić w tą głowę, ale nie ma takiej opcji. Czy mnie tutaj teraz zabiją? Nie zabiją mnie w tym momencie. Chyba ja się potem zabiję. No bo oni mnie zabiją, nie pamiętam już. Czy ja się po prostu zabiłem wysadzając się w powietrze, czy oni mnie zabili? Ale mniejsza większość, większa mniejszość, jak to się mówi. O, tutaj chyba oglądałem, no, że trzeba wyciągnąć ten miecz. I fight for the queen! To się załatwiłem. Teraz założyłem. Teraz założyłem, że się załatwiłem. Rymy kurde najlepsze mam. Kiedy sobie do was gadam. To sobie ogarnąłem, że nie mogę tutaj tego miecza wyjąć, jak padłem. W sumie gdybym strzelał teraz tego króla, to wtedy bym mógł go rozwalić chyba. Zresztą też nie wiem, czy to by mi zaliczyło jako killa. Necromancy Station. Ja też są te odkowe zapiski. Cokolwiek by one nie znaczyły. A już mi się skończyła amunicja do bazuki. To w ogóle nic nie robi. To jest trochę kiepsko. Ja chyba tam myślałem, że nie wiedziałem, gdzie mogę wyjść, czy nie. Ale chyba raczej nie mogę wyjść. No już niewiele mu zabrakło życia. No
Zaraz już wyciągam to miecze. Bo teraz już wiem, że trzeba je wyciągać. Gdzie jest teraz ten król? Czy się zaklinowałem? O, już jest głowa, więc już ciało jest rozwalone. No te paliski na niego nie działały z tego explosive guna, bo one przez niego przenikały. Przez tą główkę. Główkę, makówkę. A to nie przenika. Chyba za snajperki te paliski też nie będą przenikać. No a snajperka mało mu robi. They was all. Hey, that's mine. Zaciągnięcie zabrałem. Hey, that's mine, sword. This is getting good. No i zaraz padnie. No, oczywiście musiał do góry polecieć. No i to już jest rozwalony. Wszystkie szkielety sobie padły teraz. No to praktycznie 1/3 odcinka mi zajęło. The Queen. Przez te wszystkie 5 odcinków, co nagrałem, to nie zdobyłem żadnego poziomu chyba. No teraz trzeba dużo ekspa. Kurde. Będę musiał wyciszyć to kichnięcie. I to mi daje, mnie wystraszył mimik. Nawet nie wiedziałem, że to jest mimik. Potem teraz słyszałem takie walczenie, więc którego nie słyszałem, jak nagrywałem to. Teraz żałuję, że mi się ten dźwięk z mikrofonu nie nagrał, bo jeszcze usłyszę, jak się wystraszyłem. A to było śmieszne. Tutaj było. To skrzynia mimik. Też jak z Dark Soulsa. Tam też były mimikry. Mimikry albo mimika. Mimik. Różne ludzie mówią mimikra. Niektórzy mówią, a niektórzy mówią mimik. Po prostu. Tutaj po prostu z tymi bazyliszkami nie chciałem już walczyć. To jest z tymi dragonami. Dragon Alge. Inkwizycja. Ten mnie zaskoczył na mnie. No to już w końcu przestałem ich atakować, bo to nie miało sensu. To tylko mnie spowolniało. These mines house Ragnar, king of the dwarves and leader of the anti-sorcerer resistance. May
Mayhaps, if you talk to the dwarves, you could join forces and become unstoppable. I'm a dwarf and I'm enslaved. My charisma is off the charts. I'll convince him to. Lily. Whoever rolls highest will talk to him. Throw them dice. The boys need Looks like Brick's gonna talk to the Dwarf King. I have a bad feeling about this. Talk. Chyba jego pięści będą kudę gadać z tym złowym kingiem. Czyli z królem krasnoludów. Hi-ho, hi-ho, do pracy by się szło. A właśnie, oni są Szkotami, bo mają taki szkocki akcent. Wszyscy wyglądają jak Salvador. Co teraz się wkurzyli, że uderzyliśmy jego bossa? Wszystko przez Brika, przez cegłę. Cegła. Niefajna rzecz. Mówiłem, że jego pięści będą gadać, a nie on. Bo w końcu jego ręce wyrzuciły kostką, a nie on. I told you guys we should have waited for Roland to play. His character has the highest leadership skill. Kurde, to byście czekali całą wieczność na Rolanda. Rolatka. In the distance, you see a lonely wizard blocking your path. Maybe he can help us out of here. I say we talk to him. With words. I don't know why y'all looking at me. A tutaj to jest klapta, pan. Myślałem, że to jest Ellie z tym jej brzuchem. Another band of adventurers looking to take down the sorcerer. Look. Aj, patrz. O, to właśnie, jak możecie zobaczyć po mojej minie, to wtedy tutaj ogarnąłem, że to nie jest Ellie, tylko właśnie klapta. Podróbka Gandalfa. The exit is locked by dwarven door locking magic. Well, damn! Now how do we get out of here? You know, that wizard may know something about dwarven door locking magic. Well, damn! Damn, son. Ta wizard sobie poszedł, uciekł od nas. Widzicie, tam leci. Tato, on się wymyka, interweniuj. To jest cytat ze Shreka. Zacznę. Tato, on się wymyka, interweniuj. Są w ogóle te kryształy takie ulepszone. Ja w ogóle z nich nie korzystałem. Chyba tylko raz, żeby amunicję zdobyć. Otwieraj, kurde, panie jegomościu. Chyba użyłem tego do amunicji na samym końcu praktycznie.
To chciałem chyba znaleźć jakąś lepszą broń. Ale nie miałem żadnej lepszej. Żadna lepszejsza broń nie była u mnie. Go find some weird rooms scattered around the mines. I bet those are the letters making up the passphrase. If you'll find the letters, you can probably get out of here. In fact, I found one just the other day. But you can't have this one. You can find your own. I love this thing. Hey! Aww. I got Chris! That looks like the symbol for the letter T. One letter down. To ty gadasz, moje. Ten zapłon spóźniony. You shall not pass. Tough titty. Te stróżki nie powinny być twarde. Powinny być miętkie. Dociera. Stróżki mają być miętkie, a nie twarde. Ogry są jepią jak cebula. Śmierdzą, tak. Nie. Warstwy. Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy. Dociera. Ogry mają warstwy. Hi ho, hi ho. Do pracy by się szło. No to musiałem nawet tych kolei się rozwalić. Co za mnie w łapkę wzięli? Nie wiem, po co ja już zbieram te wszystkie przedmioty. Chyba i tak nie będę ich potrzebował, bo już mam strasznie dużo złota. A tak nie wykorzystam go, bo nie zdobędę kolejnego poziomu. Żeby zdobyć nowe broń. Ty byś nie chciał spotkać Creepera. No będzie taki. No to już się pospieszyłem, chciałem kurde przeskoczyć, a to nie ma. Tina, I'm pretty sure this jump is impossible. Fine, my bad. I'll make it doable. To się nie da przeskoczyć teraz. Próbowałem przeskakiwać przez to wszystko i się okazało, że trzeba było po prostu kilka razy zginąć, żeby Tina właśnie żeby ogarnęła most. Dwarf Salvadore. Dwarfadore. O. Obecne twoje kończyny przy tym, przy nerkach. On tak chyba powiedział. Albo że w nerkę. No, mi dobrze szło, ale w końcu to mi się nie uda. No właśnie, bo ten. Jego mać kudę mi odleciał. Oh.
Kto tam dyszy? Pewnie jeden z saladorów. O, to zawsze nie wyskoczyłem. Dalej mnie naparza. Się zmęczył pewnie, odtrzymałem tych broni. Co zaczęli mnie wkurzać, jak możecie zauważyć. Co to ma być? A, co ja wtedy zrobiłem? Cięcie. A co, właśnie jakiś błąd był? Jest, jak możecie zauważyć, cały czas nie mam tej amunicji do bazuki. No chyba w ogóle nie znalazłem żadnego automatu z amunicją. Niestety. To fajnie wygląda to miasto. That is awesome! Tak, wiadomo, to myśleli, że to jest rasistowskie, bo Salvatore jest kurduflem. Ale wiadomo, krasnoludki są kurduflami też. Ale kurde, Salvatore pasuje do krasnoludów. Muszę najpierw tutaj się rozwalić. Orcs Warrior. Tu Valhalla. Chcę w ogóle jakieś psy słychać. I one mi się skojarzyły nie z Dark Soulsem, tylko z Don't Starven. Tam też były takie psy. One były wkurzające, bo po prostu słyszeliście te psy i nagle one was atakowały w dużej grupie. Ale tego Iron Golema trzeba było zabić. Niestety. Wtedy by się przydała bazooka, tylko nie miałem w ogóle żadnej amunicji do niej. Badewca psa, która tutaj sobie żyje. Tutaj chciałem znaleźć jakąś amunicję do tej bazuki, ale nie mogłem znaleźć jej. Urb Basher. No na szczęście on ma tylko już połowę życia. Teraz powinna przyłożyć z górki. To jest dopiero drugi odcinek, do którego dogrywam dźwięk, a jeszcze zostały trzy. Chodźcie, mi się wydaje, że wszystko się nagrywa w cacy, a tu się okazuje, że nie, że mikrofon wyciszony. Ten na mnie szarżuje, skubany. No już jest rozwolony. Sam było napisane Desperate Hulk. No dobra, to jest koniec odcinka. Więc mam nadzieję, że wam podobało. Jeśli tak, zostawcie w grę suba, doneczki, co tam jeszcze chcecie. Więc do zobaczenia i na razie.